Szczecin, 22 lutego 1998 roku. 500 policjantów przeprowadza wielką obławę na gangsterów. Kiedy antyterroryści wkraczają do siłowni w centrum miasta, Marek M., oczko, bierze właśnie prysznic. Chwilę potem wygląda na upokorzonego, kiedy wyprowadzają go z siłowni w samych slipach. Następnego dnia prokuratura wojewódzka oświadcza, w Szczecinie przez 8 lat istniał zorganizowany związek przestępczy o charakterze zbrojnym. Założenie gangu i kierowanie nim to główny zarzut stawiany Markowi M., który przejdzie do historii jako budowniczy mafijnych struktur w III Rzeczpospolitej. Związek o charakterze zbrojnym, czyli taki, który dysponował bronią, rzeczywiście ją w trakcie różnych zdarzeń przestępczych używał. Członkowie tego związku byli ściśle podporządkowani jego kierownictwu. Młody Marek K., oczko, wychowuje się na pełnej melin ulicy Żabiej w dzielnicy Żelechowa. W młodości często musi używać pięści jako argumentu w sporach z rówieśnikami. Edukację kończy na liceum. Dużo ćwiczy i jako bramkarz wsiąka w szczeciński półświatek. W latach 80. stoi na bramce w modnej dyskotece, mała scena rozrywki. Ton nadają w niej przemytnicy i cinkciarze. W tamtym czasie Marek K. zostaje skazany za udział w bójce. W połowie lat 80. wyjeżdża do zachodnich Niemiec. Po jugosłowiańskiej żonie przyjmuje nazwisko M i wraca do Polski. Po upadku PRL dotychczasowi cinkciarze postanawiają zrobić użytek z otwartych granic. Zarobione pod peweksami pieniądze inwestują w przemyt alkoholu i papierosów. Rosną podziemne fortuny. W 1991 roku szczecińscy przemytnicy żyją informacjami o gangu, który napada na konwoje z kontrabandą. W półświatku mówi się, że za napady odpowiada gang recydywistów. Mówią o nich organizacja. W pewnym momencie napady ustają, bo przemytnicy wolą regularnie odpalać dole bandytom, niż ryzykować stratę całego konwoju. Z czasem organizacji musi płacić w Szczecinie każdy, kto zarabia pieniądze na granicy. Mrówki przenoszące towar w podręcznych bagażach i wielcy przemytnicy. Ale nie tylko oni. Ja przypominam sobie z kolei przedsiębiorcę zajmującego się handlem odzieżą, na którym skutecznie grupa wymusiła pieniądze, ale skoro raz udało się jej to, zwrócili się ponownie, jeszcze raz i wówczas człowiek sam, widząc, że no, nie da sobie rady, zwrócił się z prośbą o pomoc do organów ścigania i taką pomoc konkretną wówczas otrzymał. I to też był jeden z pokrzywdzonych w tejże sprawie. W połowie lat 90. gang, którym kieruje Marek M., kontroluje już większość przestępczych interesów w północno-zachodniej Polsce. Utrzymuje też biznesowe kontakty z największymi polskimi gangami. Silna pozycja Marka M. wynika m.in. z jego przyjaźni z Ricardo Fancinim. Ten mieszkający w Belgii polski gangster kiedyś nazywał się Ryszard Kozina. Dorobił się fortuny współpracując z rosyjską mafią. To on stoi za produkcją wódki kremlowskiej. W akcji promującej ten trunek biorą udział hollywoodzcy aktorzy Arnold Schwarzenegger i Sylvester Stallone. Chociaż to Marek M. ma wyłączność na sprzedaż kremlowskiej w Polsce, oficjalnie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej ani nie wykazuje dochodu w Urzędzie Skarbowym. W tym czasie jeździ po Szczecinie żółtym Ferrari. Jego ludzie dostają od szefa na święta koperty z pieniędzmi, mogą też liczyć na pomoc w nagłych wypadkach. Również mieli zapewnioną pomoc prawną. Specjalnie wyodrębniony fundusz na to, aby w przypadku tak zwanej wpadki można było pomóc im zarówno przed organami ścigania, jak i też pomóc członkom ich rodzin. Gangsterzy żyjący początkowo z przemytu i haraczy w końcu sięgają po pieniądze z narkotyków. Człowiekiem, który w imieniu gangu kontroluje ten rynek, jest Rafał H., czarny, były skin, który w 1993 roku wychodzi z więzienia po odsiedzeniu 3 lat za usiłowanie zabójstwa. Pracując dla gangu, podporządkowuje sobie większość dealerów działających dotąd na własną rękę. Kiedy wiosną 1996 roku zostaje aresztowany, świadkowie opowiadają o łamanych rękach, wywożeniu do lasu, przystawianiu pistoletu do głowy. Siedząc w więzieniu, Rafał H. domaga się od szefa miliona złotych w zamian za milczenie. Kiedy go nie otrzymuje,
zaczyna sypać. Nikt nie mógł sprzedawać towaru bez zgody oczki, zeznaje. Teren był podzielony. Przykładowo Jugosłowianin, Jackson, dostał wyłączność na Pogodno i Kaliny. On składał zeznania niezależnie od wyjaśnień, jakie składał w swojej własnej sprawie przeciwko niemu prowadzonej. Dzięki tym zeznaniom prokuratura wszczyna śledztwo przeciwko bezkarnemu do tej pory Markowi M. Prowadzi je m.in. doświadczona w walce z gangami prokurator Barbara Zapaśnik. To była właściwie pierwsza sprawa i pierwsze aresztowania w Polsce, jeżeli chodzi o grupę zorganizowaną, która dostała takie, a nie inne zarzuty, jeżeli chodzi o kodeks karny, gdzie się mówiło o zorganizowanej przestępczości. W moim przekonaniu wtedy pomogła nam na przykład instytucja świadka incognito. Zeznania świadków, i to nie tylko mówię o świadkach incognito, w ogóle świadków w tej sprawie, były podstawą do sformułowania zarzutów. Z kolei sformułowanie zarzutów umożliwiło zatrzymanie osób, wystąpienie do sądu o zastosowanie wobec nich tymczasowych aresztowań. 22 lutego 1998 roku 500 policjantów bierze udział w wielkiej obławie na ludzi z organizacji Marka M. Poza samym bossem za kraty trafia jeszcze 11 osób, m.in. dwaj jego bliscy współpracownicy, Duduś i Ślepak. Innym udaje się umknąć z obławy i uciec na zachód, gdzie niedobitki szczecińskiego gangu w mundurach niemieckich policjantów napadają na polskich przemytników. Pamiętam jeden z przypadków, kiedy napad na tira przewożącego przemycane papierosy gdzieś na terenie Belgii przyniósł po sprzedaży zyski sięgające kilkuset tysięcy funtów. Śledztwo przebiega błyskawicznie. Na współpracę z prokuraturą decyduje się jeden z aresztowanych gangsterów, Artur R., zwany Czachą. Akt oskarżenia przeciwko Markowi M. i 11 jego ludziom jest gotowy już w sierpniu 1998 roku. W maju 1999 roku rozpoczyna się proces, podczas którego groźby padają pod adresem policjantów, prokuratorów i dziennikarzy. Byłej księgowej jednego z gangsterów, która poszła w współpracę z prokuraturą, ktoś oblewa twarz kwasem. Podkładanie ładunków wybuchowych to także sposób na załatwienie problemu. A takie sytuacje ujawniono w tej sprawie. Gdy oskarżony zwrócił się z wnioskiem, cytuję, wyrzucenie z sali rozpraw całego tego tałataństwa, wskazując ręką na dziennikarzy. Szczeciński Sąd Okręgowy przypomina oblężoną twierdzę. Zamknięta ulica, snajperzy na dachach, uzbrojone po zęby patrole i psy tropiące materiały wybuchowe. W sprawach oczki występuje aż 268 świadków, w tym 25 incognito. Początkowo oczko lekceważy ich zeznania. Zarzuty wzięto z ludowych legend, które się o mnie opowiada, mówi przed sądem. Inni oskarżeni, poza Czachą, przekonują, że znaleźli się w sądzie przez przypadek. Lepiej jakby sprawę przedłużać, w cudzysłowie oczywiście, w postępowaniu w pierwszej instancji, po to, żeby uniknąć naprawiania błędów przez instancję nadzorującą pierwszą instancję. Jak w dobrym dramacie sądowym, podczas procesu Marka M. dochodzi do kilku zwrotów akcji. Oczko jest wyraźnie przybity, kiedy do sądu trafia list farmera spod Szczecina. Ten człowiek padł ofiarą napadu, podczas którego zrabowano milion marek. Uznał, że pomóc mu może jedynie organizacja Marka M. Wynajęci gangsterzy w zamian za nagrodę mieli odnaleźć rabusiów i odzyskać łup. Odzyskali pieniądze, ale nie oddali ich zleceniodawcy. Autor zaskakującego listu do sądu został cennym świadkiem. Do obywateli, do społeczeństwa dotarł sygnał, że prokuratura, policja są skuteczne, że potrafią doprowadzić do postawienia przed sądem przestępców, że sprawa się nie rozmywa. Wydaje mi się, że to jest najbardziej cenne w tej sprawie, że udało się pokazać, że świadkowie mogą zeznawać, mogą być obywatelami. I na podstawie tychże zeznań byliśmy w stanie wykazać winę podejrzanym. Wyrażał zgodę na prowadzenie określonej działalności przestępczej, wyznaczał kary, których wykonanie egzekwował, jak również udzielał pomocy finansowej i prawnej członkom związku, którzy zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
20 grudnia 2000 roku. Sąd okręgowy skazuje Oczkę i jego zastępcę Dudusia na 13 lat więzienia. Pozostali oskarżeni zasłużyli na mniejsze kary. Była pierwsza sprawa, która na pewno wymagała bardzo ścisłego współdziałania prokuratury i policji. I to współdziałanie okazało się owocne. Na pewno bardzo wiele wysiłku i pracy włożyła w tą sprawę pani prokurator Barbara Zapaśnik i to jej zaangażowaniu, wiedzy, ofiarności też ta sprawa zawdzięcza swój szczęśliwy finał w sądzie. W kolejnych latach w wielu procesach skazano kilkadziesiąt osób związanych z gangiem Oczki. Za kraty trafił nawet jego warszawski adwokat podejrzany o korupcję. Przyjaciel Marka M., Ricardo Fancini, odsiaduje wyrok 10 lat więzienia za handel kokainą wydany w Nowym Jorku. Nigdy nie udało się wyjaśnić zniknięcia kilku osób związanych z gangiem Oczki. Skazani w szczecińskim procesie gangsterzy odbyli już swoje kary. Jeden z bliskich współpracowników Oczki został wolontariuszem w hospicjum. Inny nawrócił się i chodzi na piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Sam Marek M. wyszedł na wolność w 2011 roku. Jednak w Katowicach czeka go wyrok za zlecenie zabójstwa rezydenta białoruskiej mafii w Polsce, Wiktora Fiszmana. Grozi mu do 25 lat więzienia.